Minęło 8 dni od momentu, jak zalałem te moje tutaj deskowanie. No generalnie powinno się poczekać od 7 do 14 dni, zależy od temperatury i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że 8 dni to będzie dobrze. A też w tym tygodniu było dużo opadów deszczu, także dobrze to było namaczane, ten mój świeży beton. Także wezmę się za rozkręcanie i ściągnięcie tego, a potem będę przykładał tutaj na tą część. No, także deskowanie ściągnięte. Tu gdzieniegdzie się folia przykleiła troszkę, ale to tam takie szczególiki. No ale właśnie zacząłem używać folii z tego względu, że folia jest stosunkowo, powiedzmy, niedroga, a ceny drewna są aktualnie dosyć wysokie, także wolę wykorzystać kilka razy daną deskę. No a tutaj z efektu jestem zadowolony. Ładnie to wygląda, to też się nawet przez folię się odcisnęła ta faktura drewna, jest takie trochę pokarpowane, no ale tam gdzieniegdzie, gdzie folia się zagięła, no ale to tam niczemu to nie przeszkadza. Jako że jak widzicie, deska się opuszcza pod własnym ciężarem, no bo to jest drewno jednak i to nie są jakieś metalowe blachy. Także to teraz sobie delikatnie wyreguluję tutaj. O! Żeby było równo mniej więcej. I tak będzie super. No to tam 2-3 mm, ale lepiej zawsze pamiętać o tym i sobie wyregulować. No, także teraz tylko poprzeczne od góry, żeby beton potem nie rozepchnął i nie zrobił nam takiego rąbu. No i wszystko będzie pięknie. A myślę, że sobie zaleję w przyszłym tygodniu, jak pogoda pozwoli, i betoniarka, bo betoniarka coś mi tam zaczyna szwankować. Nie ma siły kręcić.
albo silnik, albo paski, albo, no nie wiem, zobaczę jeszcze, ale może jutro, nie dzisiaj. A jak popadało w tym tygodniu, to możecie zobaczyć na przykładzie tej taczki.